Dana jest funkcja h określona wzorem h od x równa się minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3x minus 6 plus 12 i naszym celem jest znalezienie funkcji odwrotnej, czyli h do minus pierwszej od x. Jaki jest wzór funkcji odwrotnej? I może przypomnę, jak mamy jakąś funkcję, czyli funkcja to jest przypisanie x-owi z dziedziny funkcji jakiegoś y, powiedzmy, nazwijmy y-kiem wynik działania tej funkcji h od x, no to funkcja h do minus pierwszej z y wraca z powrotem, z h od x robi z powrotem x, czyli to jest h do minus pierwszej. Czyli h do minus pierwszej od h od x równa się x, prawda? To jest podstawowa własność funkcji odwrotnej. Czyli co, jeżeli nasz, tutaj nazwiemy to y, to mamy tak, y jest równy minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3x minus 6 plus 12. No i naszym celem jest rozwiązanie tego równania ze względu na x, prawda? Czyli jak x zależy od y. No więc spróbujemy to zrobić, czyli tak, najpierw może to 12 przerzucimy na lewą stronę, czyli od obu stron tego równania odejmujemy 12, czyli y minus 12 równa się minus pierwiastek trzeciego stopnia z 3x minus 6. No jeszcze ten minus. Mnożymy przez minus 1 obie strony, czyli tu mamy tak, 12 minus y równa się pierwiastek trzeciego stopnia z 3x minus 6. No, chcemy x policzyć, czyli możemy obie strony podnieść do potęgi trzeciej, prawda? Liczby są równe wtedy i tylko wtedy, kiedy ich trzecie potęgi są równe, prawda? No z kwadratami to musielibyśmy uważać, dlatego że kwadraty mogą być równe, mimo że liczby nie są równe, natomiast z trzecią potęgą tak nie jest, czyli 12 minus y do potęgi trzeciej to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 3x minus 6 do potęgi trzeciej, no a to jest to, co jest pod pierwiastkiem, czyli 3x minus 6. No i widzimy, że prawie już mamy x, czyli co teraz? Szóstkę na drugą stronę, czyli do obu stron dodajemy 6, czyli mamy 12 minus y do trzeciej plus 6 jest równe 3x. No i teraz dzielimy przez 3 i otrzymujemy tak, x równa się 12 minus y do potęgi trzeciej przez 3, no plus 6 przez 3, czyli plus 2. O, i to jest wzór na funkcję odwrotną, prawda? Widzimy, jak x zależy od y, czyli nasza funkcja odwrotna ma wzór h do minus pierwszej od y, to jest 12 minus y do kwadratu przez, do trzeciej potęgi, przepraszam, do potęgi trzeciej przez 3 plus 2. No i teraz może jeszcze, prawda, teraz nazwa tego argumentu, prawda, tego argumentu, no czy to jest y, czy to jest x, to jest wszystko jedno. Moglibyśmy napisać wręcz gwiazdkę, prawda? Moglibyśmy ten argument nazwać sobie gwiazdką. A to jest, prawda, bo jak się nazywa argument funkcji w jej definicji, to jest sprawa czysto umowna i zupełnie bez znaczenia, prawda? Bo ono służy tylko do, ta nazwa tutaj służy tylko do zapisu, co należy zrobić z tym argumentem, aby otrzymać wartość. No w szczególności możemy go nazwać y, możemy go nazwać gwiazdką, albo wreszcie naszą ulubioną nazwą argumentu funkcji, mianowicie x, prawda? Czyli h do minus pierwszej od x to jest 12 minus x do potęgi trzeciej podzielone przez 3 plus 2. O, i to jest funkcja odwrotna. No i teraz zachęcam Was do sprawdzenia, że rzeczywiście ta równość i ta równość, że te dwie równości są spełnione dla każdego x-a rzeczywistego.